Ciebie, że Ty związany z nami. Abyśmy zawsze przed oczami mieli przede wszystkim Ciebie, że to wszystko ze względu na Ciebie. Proszę Cię, Duchu Święty, prowadź mnie. Proszę Cię, Duchu Święty, przechadzaj się po sali, aby to nas dotykało, aby to nas przemieniało i abym ja mówił wszystko to, co Ty byś chciał, żebym powiedział, a to, czego nie chcesz, żebym mówił, co to było duszewne, cielesne, abyś zamknął moje usta i abym nie mówił tych rzeczy. Chcę oddać to kazanie w Twoje ręce. To jest Twój czas, Panie, ku zbudowaniu Twojego Kościoła. Okej, startujmy. Temat, jaki obierzemy dzisiaj, jest następujący. Jak ważne są rzeczy nieważne? Czy naprawdę wszyscy muszą myśleć tak jak ja? Dość głęboki temat, jak można by powiedzieć, i taki trudny na pierwszy rzut oka. Dlatego pozwolę sobie na taki krótki wstęp. Na wzrost Kościoła składa się naprawdę wiele zmiennych, wiele czynników. Między innymi osobista relacja z Bogiem każdego z nas. Zaangażowanie zborowników w Królestwo Boże i jego rozwój. Poznawanie Słowa Bożego. Posłuszeństwo Bogu. Relacje z innymi, relacje między wiernymi itd., itd. Dzisiaj króciutko poruszę temat, ten ostatni, relacji. I tak właściwie to nie całych relacji, ale jednego z tych czynników, który na te relacje wpływa. To temat jest naprawdę bardzo szeroki. Dotknijmy naszych osobistych przekonań, naszych osobistych teologii, zdań, spostrzeżeń, opinii, wynikających z poznawania Biblii i Boga. A co z tym idzie? Dzielenia się tym z innymi. Drodzy bracia i siostry, potraktujcie to kazanie głównie jako taka pozytywna i budująca zachęta. Niech to będzie coś, co was zainspiruje, co was zachęci. Kazanie, po którym będziecie po prostu czuć się zainspirowani do tego, aby jeszcze bardziej poznawać Słowo Boże, aby dzielić się tym Słowem między sobą, dyskutować, ale o tym później. Taka pierwsza rzecz, na co musimy zwrócić uwagę przed podjęciem tego tematu, tak troszeczkę akademicko. Pozwoliłem sobie sięgnąć do słownika języka polskiego PWM i przeczytać, co oznacza słowo dogmat. Jaka jest definicja dogmatu? Dogmat. Twierdzenie przyjmowane zapewne i prawdziwie jedynie na mocy autorytetu osoby, która je wygłasza. W teologii chrześcijańskiej prawda uznana przez Kościół za objawioną przez Boga. Dobrym przykładem takiego dogmatu jest na przykład nasze wyznanie wiary. Czyli coś, na co mówimy amen i koniec. Zgadzamy się z tym. Widzimy, że na kartach całego Słowa Bożego, w każdym miejscu, do którego nie zaglądniemy, jednoznacznie Biblia wskazuje, że jest tak i kropka. Wierzymy to, przyjmujemy przez wiarę. Jest to nasz kręgosłup. Dla nas de facto właśnie dogmatem jest wszystko, co przeczytamy w Biblii i z czym nie ma dyskusji, jakby. I widzimy to wyraźnie, tak? Na pierwszy rzut, tak może trzy przykłady. Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba jest jedynym, prawdziwym Bogiem. Nie ma innego, jest tylko On. Dogmat. Biblia tak mówi, wierzymy w to i nawet z tym nie dyskutujemy. Nie ma tematu. Jezus jest Synem Bożym i tylko przez Niego możemy być zbawieni. Koniec, kropka. Jezus, Duch Święty i Bóg Ojciec stanowią jedno, w Trójcy, koniec, kropka. Może tego nie rozumiemy, ale przyjmujemy, bo tak mówi Słowo Boże. Są natomiast sprawy, doktryny, które w kontekście całego Słowa Bożego naprawdę wydają się nam być słuszne. One naprawdę są słuszne i czujemy to w sercu, kiedy czytamy Słowo, to tak wierzymy, że tak jest. Ale znajdą się jakieś fragmenty gdzieś tam na kartach całej Biblii, które stoją na przekór. I może my w swojej prostocie i chęci bycia takimi gorliwymi chrześcijanami czasem nie chcielibyśmy zwracać uwagi na te wersety, ale one są, te fragmenty. I wtedy jest pole do dyskusji właśnie. Wtedy to są tematy, które poruszają nasze serce, które wzbudzają nas emocje. To są rzeczy, o których możemy rozmawiać. To nie są dogmaty. To są bardziej doktryny właśnie, w których możemy nieco się różnić. Dlaczego tak jest? Tak sobie pomyślałem. Po co te
po co tak jest? Dlaczego Bóg nie stworzył A i B i czarne-białe? Nie wiem, ale wiem jedno. Takie sytuacje, w których gdzieś tam spotykamy się, konfrontujemy swoje poznanie, swoją wiarę, swoje gdzieś tam osobiste przekonania z przekonaniami innej osoby, jest to naprawdę moment, który zmusza nas do refleksji, do przemyślenia tego jeszcze raz, do zweryfikowania, czasem do obronienia swojej tezy, a czasem do przyjęcia jednak tej drugiej strony, że może ja się myliłem. Szczególnie to ostatnie, jeżeli oczywiście mamy otwarte serca, to nas uczy pokory zdecydowanie. Ale na tym właśnie polega rozwój, tak? Na tym polega wzrost i coraz większe poznanie, nie nawet samej Biblii, co przez Biblię Boga. Różnica zdań. Co ciekawe, w czasach Jezusa możemy dostrzec spory wynikające z poznania Pisma. W czasach Jezusa, i za chwilkę przytoczymy fragment, werset, który o tym mówi, jeden z kilku, akurat ten wybrałem, ale generalnie jakieś różnice zdań, spory towarzyszyły ludzkości zawsze, towarzyszyły nam teraz i no, jest ogromna doza prawdopodobieństwa, że będą jeszcze towarzyszyć jakiś czas, dopóki wszyscy wiemy się nie spotkamy. Przeczytajmy sobie Ewangelię Jana, fragment 7 rozdziału, od 37 wersetu do 43. Fragment będzie wyświetlony, ja przeczytam. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Wtedy niektórzy z ludu, usłyszawszy te słowa, rzekli: to jest naprawdę prorok. Inni mówili: to jest Chrystus. A jeszcze inni mówili: czy z Galilei przyjdzie Chrystus? Czy Pismo nie mówi, że Chrystus przyjdzie z rodu Dawida z Betlejemu, miejscowości, gdzie mieszkał Dawid? Powstał więc z powodu niego rozłam między ludem. Czy widzicie tą sytuację? Spróbujmy gdzieś tam cofnąć się te 2000 lat wstecz. Na ile potrafimy cofnąć się i wyobrazić sobie tą sytuację. Jezus głośno woła o Duchu Świętym, o czymś, czego oni jeszcze nie znają, co jest dla nich obce, ale zarazem może być tematem ekscytującym, niedosięgniony, czymś niezwykłym, bo jest to coś absolutnie nowego dla nich. I tłum, zamiast skupić się na tym, o czym wołał Jezus, on wołał, wiecie, właśnie to jest to, że on nie mówił, płynął was z rzeki ten. Ja wierzę, że jeżeli Biblia mówi, że Jezus wołał, to on naprawdę włożył w to serce i wołał, i huczał o tym, że to jest arcyważny temat. A oni wtedy skupili się na jego pochodzeniu. I tak spierali się, ja nie wiem, ile to trwało, Biblia nam nie pokazuje, czy to trwało 5 minut, godzinę, dwie, ale pokazuje nam, że z tego powodu powstał między nimi rozłam, czyli faktycznie się pokłócili. Czyli faktycznie lud się wtedy podzielił. Chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę na taki wykres. On tutaj będzie przedstawiony na slajdzie. To jest autentyczny wykres notowań dolara amerykańskiego do franka szwajcarskiego z okresu od 9 stycznia do 15 bieżącego roku, 2015. Przez chwilę ten wykres niech posłuży nam, niech zobrazuje takie tematy, takie spory o tematy, w których jest jakaś przestrzeń właśnie do dyskusji. Nie, tak jak wspomniałem na początku, nie o dogmaty, ale o te doktryny, w których możemy się nieco różnić. Rozmikrowa strona A jest bój. Słupek idzie w jedną stronę. Raz wygrywa strona B. Strona, w której się czuje urażona, cierpi i przeżywa, że to nie ich doktryna, nie ich teoria wygrała. I pozwolę sobie tak przytoczyć kilka przykładów, z którymi oczywiście niekoniecznie musimy się spotkać, tak? To nie jest słowo takie, wiecie, takie pastorskie do zboru. Nie musimy się spotkać z tymi przykładami, ale powiem kilka. Przykład numer jeden. Jeden z braci nie jest przekonany co do formy ewangelizacji. Zyskał zwolenników w
kościele, no i słupek się rusza, idzie tam w którą stronę, która z tych stron wygrywa w tym momencie, tam na rynku jest popyt, tak, rynek trochę strzelił do góry. Ale chwilę później inny członek zboru jest definitywnie przeciwnikiem uwielbienia z flagami na nabożeństwie. No i dalej ruch jakiś tam, słupek idzie w inną stronę, nurkuje w dół załóżmy. Jeszcze ktoś uważa, że słuchajcie, jedyne słuszne uwielbienie to te na kolanach. Kolejny ruch. Ktoś definitywnie, absolutnie uznaje, że alkohol to grzech, nawet ten podczas Wieczerzy Pańskiej. Nawet ten. Słupek sobie idzie tam znowu, jak wariora. I tak walczą te strony. Słupek za każdym razem biegnie w inną stronę. Zależy od sentymentu społeczności, zapominając o tym, co jest naprawdę ważne. Słuchajcie, minutę później, naprawdę, to jest autentyk, minutę później, oto co stało się z tym wykresem. Widzicie ten początkowy, płaski obszar, który jest na samym początku wykresu? Ten zaznaczony? To są właśnie te wszystkie kłótnie. Te wszystkie spory, tam gdzie tam walczymy o swoją rację, że chcemy przekonywać się nawzajem. To jest właśnie to. Ale w pewnym momencie rynek się załamuje i okazuje się, że to wcale nie było takie ważne. Wiecie, ten moment to jest moment, w którym bank centralny w Szwajcarii niespodziewanie obniżył, zmienił stopy procentowe. Nagle panika. O co chodzi? Co się dzieje? Nikt się tego nie spodziewał. No, ja myślę, że niektórzy się spodziewali. Ale ci, którzy skupili się zbytnio na tych ruchach, na tych spekulacjach wcześniejszych, co jest racją, co jest prawdziwą wiarą, czy ten, który jest na kolanach, będzie zbawiony, czy ten, który podnosi ręce na nabożeństwie, jest zbawiony. Wiecie, to wszystko okazało się nagle płaskie w stosunku do tego, co się później wydarzyło. Co chciałbym, żeby to zobrazowało? Że te rzeczy, o które czasami możemy się spierać, one nie zawsze są tak ważne, na ile faktycznie wkładamy w to emocji, zaangażowania i poświęcenia. Co jest naprawdę ważne? No bo to jest kluczowe pytanie w takim razie. Co jest naprawdę ważne? Ja nie wiem, czy będę w stanie odpowiedzieć. No pewnie nie będę w stanie odpowiedzieć w tym czasie, który mamy, co jest naprawdę ważne, a też nie jestem alfą i omegą, by decydować absolutnie od A do Z, co jest naprawdę ważne. Ale wiecie, ja lubię wracać bardzo często do naszego wyznania wiary. Akurat tego naszego siedmiuświątkowego wyznania wiary. Wiecie, to jest lista punktów, która definiuje nas takich, jacy jesteśmy jako wierzący. To są te punkty, które są prawdą i mówimy na to amen. I z tym się zgadzamy wszyscy, jest w tym jedność. Chciałbym w odniesieniu do tych właśnie obrazujących coś wykresów sięgnąć do drugiego listu do Tymoteusza, drugiego rozdziału od 23 wersetu do 26. Bardzo znany fragment swojego drogu. Unikaj natomiast głupich i niedouczonych dociekań. To jest przekład z Biblii Tysiąclecia. Wiedząc, że rodzą one kłótnię. A sługa Pana nie powinien się wdawać w kłótnie, ale ma być łagodnym względem wszystkim, skorym do nauczania, zrównoważonym. Powinien z łagodnością pouczać wrogów usposobionych, to jest torpeda naprawdę, powinien z łagodnością pouczać wrogów usposobionych, bo może Bóg da im kiedyś nawrócenie do poznania prawdy. Wiecie, ten fragment mówi, że kiedy ja jestem wrogów usposobiony do kogoś z braci, to ja potrzebuję upamiętania. Naprawdę, to jest torpeda. Bo może Bóg da im kiedyś nawrócenie do poznania prawdy i może oprzytomnieją i wyrwą się z siły diabła, żywcem schwytani przez niego, zdani na wolę tamtego. Musimy zwyczajnie strzec swojego serca, aby diabeł przez takie sytuacje nie miał do nas dostępu. Bo tak jak pastor wcześniej powiedział, miał do maksimum ograniczony strzec do swojego serca. Okej. Brnijmy dalej. Mamy patrzeć na to, co ważne, tak. Nie wchodzić w kłótnię, strzec swojego serca. No ale co, jeżeli widzę, że coś nie gra? Wiecie, to jest to.
Przecież z Biblii jasno według mnie wynika, no jestem przekonany co do tego, z Biblii jasno wynika, że A, no a oni mówią, że B. No ręce rozkładam, nie wiem. No przecież jak Byk pisze tu i tu i tu, że jest A, oni mimo to, że są chrześcijanami, że czytają Biblię, oni wciąż uważają, że B. No, no o co tu chodzi? Pamiętam, to takie świadectwo moje, bardziej osobiste, ale właśnie niech będzie jako zachęcie. Pamiętam niedługo po tym, jak nawróciłem się, dołączyłem do grupy domowej, którą prowadził wtedy, w 2006-2007 roku, Piotr Pachowicz, brat Piotr. Jako młody chrześcijanin mogłem przyglądać się takim właśnie sporom o doktryny, ale słuchajcie, one zawsze były w atmosferze szacunku i zrozumienia dla drugiej osoby, dla drugiej strony. Zawsze. Dlaczego wspomniałem o tym, że byłem młodym chrześcijaninem? Bo to miało ogromny wpływ na mnie później. Budowało to we mnie respekt do Słowa Bożego. Słuchajcie, budowało to respekt do Słowa Bożego. Pozwalało dostrzec, że Biblia jest bardzo głębokim listem od Ojca zaadresowanym do nas. I można przez nią poznawać Boga całe życie. By być Niego coraz bliżej. O co chodzi? By być Niego coraz bliżej i bliżej. Wraz z większym poznaniem. Rewelacja. Biblia to jest list od Ojca, dzięki któremu możemy po prostu Go poznawać. Być coraz bliżej. Jaka z tego krótkiego świadectwa taka konkluzja? Kiedy bracia i siostry dyskutują na tematy różnic w rozumieniu Słowa Bożego, co jest normalne, naturalne i zdarza się, ale robią to w atmosferze miłości, sami tworzymy tą przestrzeń dla Ducha Świętego, aby ten pracował w nas, abyśmy wzrastali i znali go coraz lepiej. W czym rzecz? Na początku wspomniałem o tym, że jest to, na wstępie wspomniałem, że jest to taka przestrzeń, że to może być przestrzeń, w której Bóg nas uczy pokory, w których korygujemy swoje poznanie Słowa, w których Bóg gdzieś tam może szlifuje trochę nasz charakter albo kogoś przez nas. Ale wiecie co? To jest tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest to w atmosferze miłości, zrozumienia, szacunku, nawet jeżeli się nie zgadzamy. Ja pamiętam, już pozwolę sobie na taką anegdotę, ja pamiętam naprawdę, kiedy tam bracia walczyli ostro na tej grupie domowej, ale słuchajcie, nigdy nie było jakichś sytuacji, w których jedna ze stron mogłaby poczuć się urażona, nie wiem, zaatakowana. Zawsze to było w atmosferze miłości, szacunku. Modliliśmy się przed tym czasem, każdy miał podejście do tego na zasadzie chce się zbudować i chce zbudować kogoś, kto jest obok mnie, tam przy stole, jak siedzieliśmy, czy chyba ciekawie. List do Rzymian. Gdzie znajdziemy taki przykład, jakby potwierdzenie tego, o czym mówię w Słowie Bożym. List do Rzymian, 14 rozdział, 17-19 wersetu. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Pokój w Duchu Świętym. Bo kto w tym służy Chrystusowi, jest miły Bogu i przyjemny ludziom. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. Dążmy do tego. Niech to będzie nasz cel, słuchajcie, kiedy przychodzimy na nabożeństwo. Dążmy do tego, abyśmy się wzajemnie budowali. Niech okazje, przy których debatujemy, rozmawiamy, niech one będą świetnym pretekstem, aby budować się wzajemnie ku pokojowi. Naprawdę, osobiście, to jest też takie moje, ale wynika to też troszeczkę z tego fragmentu. Osobiście wierzę, że to Duch Święty jest kluczem, który mieszka w nas. Że to On zmienia nasze serca, że o tym też wcześniej wspomniałem właśnie, że tworzymy przestrzeń Duchowi Świętemu, kiedy w atmosferze miłości gdzieś tam się spieramy, debatujemy, rozmawiamy, wymieniamy się opiniami. Kiedy mamy relacje z Nim, nasze chrześcijaństwo przestaje być egoistyczne. Ja tego doświadczyłem w swoim życiu. Wierzę, że każdy z Was, drodzy, doświadczacie tego, że kiedy stajecie przed Bogiem, kiedy modlicie się, macie ten czas w komorze, sam na sam z Bogiem, to wasze chrześcijaństwo nie jest egoistyczne, ale jesteście skupieni przede wszystkim na Nim. Kiedy modlicie się o Kościół, skupiacie się na Kościele. Kiedy modlicie się o innych, nie wiem, wspieracie, modlicie się o nawrócenie kogoś,
to skupiacie się na tej osobie. Wasze chrześcijaństwo jest nastawione na... po prostu nie na was. Nie jesteście w centrum, to nie wy jesteście tą jednostką kluczową, najważniejszą. Nie jesteśmy nastawieni na swoje racje wtedy. Po prostu. W sporach teologicznych naprawdę możemy mieć różne zdanie. Naprawdę. I powiem coś przełomowego. Świat się wcale nie kończy. Świat się wcale nie kończy. Co więcej... Jeśli nie mamy racji. Świat się nie kończy, gdy mamy, czy nie mamy racji. Tak, dokładnie. Świat się nie kończy, jeśli mamy, czy nie mamy racji. Co więcej, poznawanie innych opinii i interpretacji słowa traktujmy jako coś, z czego możemy zaczerpnąć. Nauczyć się czegoś. Poznać coś, czego wcześniej nie dostrzegaliśmy. Wiecie, kiedy pisałem sobie tutaj tą część kazania, to byłem najbardziej taki zaangażowany. Wiecie czemu? Bo teraz chciałbym powiedzieć, aby to było właśnie inspiracją do budowania się wzajemnie. Budujmy nasze relacje. Rozważajmy razem słowo. W grupie domowej, czy na spotkaniu młodzieżowym, czy na spotkaniu grupy studenckiej. Masz inne zdanie niż lider twojej grupy? Rewelacja! Jest pretekst do rozmowy. Jest pretekst, aby jeszcze głębiej wejść w temat. Pamiętaj, że jesteś częścią społeczności. Może właśnie przez ciebie Bóg chce powiedzieć coś do osoby na twojej grupie domowej. A może to właśnie ciebie Bóg chce czegoś nauczyć. Może się okazać, że twoja zachęta będzie przełomowa dla czyjegoś życia. Ale jeden jest fakt. Nie dowiesz się, jeśli nie spróbujesz. Jeśli nie spróbujesz podzielić się tym. Wspomniałem o tym na początku i chciałbym to jeszcze raz zaznaczyć, przypomnieć i jakby, ponieważ to kazanie będzie bardzo króciutkie, to jest bardzo ważne, by robić to w atmosferze właśnie szacunku, wzajemnego i miłości. Pamiętaj, w tym wszystkim Bóg, Jezus absolutnie na pierwszym miejscu. Będąc skupionym na budowaniu innych, nawet jeżeli twój przekaz będzie napominający, nawet jeżeli nie urazisz nikogo, ponieważ twoje serce będzie przepełnione Bożą miłością do drugiej osoby. A wiecie jak to jest? Kiedy ty naprawdę chcesz kogoś zbudować i na przykład widzisz jakiś problem, chcesz porozmawiać o tym, ale twoje serce jest przepełnione tą miłością Bożą i ty chcesz zbudować i twoim arcyciebie celem jest zbudowanie tej osoby, a nie zniszczenie i po prostu dowodzenie, powiedziałem mu i koniec. Nie masz szans, żebyś uraził tą osobę, będziesz dobierać tak słowa, aby być w pełnym szacunku do przekonania tej osoby i drugiej strony. Jestem przekonany i tak samo napomina nas Duch Święty. Kiedy On nam wskazuje na jakieś błędy, to zawsze jest napomnienie, ono jest zawsze precyzyjne. Ale słuchajcie, ja jeszcze nigdy nie wstałem, kiedy na przykład nieraz przepraszam Boga za swoje grzechy w domu, to nigdy jeszcze nie wstałem z kolan, nie wiem, zniechęcony po czasie z Bogiem. Naprawdę. Nawet kiedy muszę zacząć przeprosić Boga, to czasem to są sprawy takie, wiecie, że wręcz nie przystoi chrześcijaninowi. No wiecie, grzeszę. Jestem taki sam jak każdy z nas. I naprawdę jeszcze nie zdarzyło mi się, abym spędził czas, naprawdę poświęcił Bogu tą godzinkę, półtora, pół godzinki, bo naprawdę oddał mu ten czas swoje serce. Jeszcze nie zdarzyło mi się, abym wstał jeszcze bardziej dobity. Nie, wręcz przeciwnie. Słowo Boże mówi, że jestem odpuszczony. I tak samo, tak nas napomina Duch Święty właśnie. W miłości, w pokoju. Wskazuje na problem, ale jest to mega zachęceniu. Jesteśmy mega zachęceni. Jeśli nie tak emocjonalnie, to zachęceni do poprawy. Ale jednak zainspirowani, zachęceni. Kościół jest rodziną. Potrzebujemy siebie nawzajem. Słuchajcie, naprawdę potrzebujemy swoich opinii. Potrzebujemy swoich własnych teologii. A wiecie czemu? Wszystko ku zachęcie i zbudowaniu. Wszystko na chwałę Jezusa Chrystusa. I tak naprawdę niech to będzie taki wydźwięk tego kazania. Potrzebujemy różnych opinii, różnych teologii, różnych przekonań. Dobrze jest o nich rozmawiać w atmosferze szacunku i miłości, będąc pełnym Ducha Świętego,
To jest klucz. Potrzebujemy tego i wszystko ku zachęcie zbudowaniu. Przede wszystkim na chwałę Jezusa Chrystusa. Niech Kościół wzrasta, niech Królestwo Boże się umacnia i rośnie. I wiecie, w ogóle zapomniałem o tym, napisałem sobie to na ostatniej stronie, wybaczcie. Mnie strasznie zainspirowała na początku wiadomość od pastora, którą przyniósł z synodu na temat tych rozmów prowadzonych z różnymi tam społecznościami zielonoświątkowymi. Słuchajcie, rewelacja. Rewelacja. Bo dogmaty są te same. A doktryny, sam pastor powiedział, kiedy zaczęło się o tym rozmawiać, okazuje się, że one gdzieś tam się zacierają, że one są bardzo nieduże, a już na pewno nie decydują o zbawieniu. Wiecie, ja mogę myśleć inaczej niż na przykład brat Staszek. Mogę myśleć inaczej niż pastor w pewnych kwestiach. Ale jeżeli trzymamy się tych rzeczy, które tego kręgosłupa i my osobiście dbamy o swoją relację z Chrystusem, który też nas będzie korygował, to naprawdę, drodzy bracia i siostry, to jest mega zachęcające i budujące, kiedy możemy po prostu debatować, rozmawiać i budować się wzajemnie. I jeszcze tak może druga rzecz na tak co mnie zainspirowało też i zachęciło. Wiecie, pieśni, które śpiewaliśmy dzisiaj na nabożeństwie, na uwielbieniu. Słowa pierwszej pieśni były: to Ty, Panie, jesteś fundamentem. Panie, my Twoje dzieci tam słowa, to Ty, Panie, jesteś fundamentem. To Jezus jest fundamentem. I niech On będzie fundamentem naszych postaw, naszych rozważań, naszych przekonań. A druga pieśń zaraz potem: Duchu Święty, wołam, przyjdź. Duchu Święty, który przekonujesz, który zmieniasz nasze serca, który potrafisz obrócić nasze życie do góry nogami i obrócić do góry nogami nasze przekonania, wołam, przyjdź. Na tym chciałbym zakończyć. Jeszcze dwie krótkie sprawy, dwa krótkie zdania. Jeżeli dzisiaj, drogi bracie, droga siostro, w wyniku jakiejś kłótni, sporu, niedomówienia czujesz się urażony, urażona, czujesz się oskarżonym, odpuść. Wybacz. Nie wypominaj, nie plotkuj. Daj czystą kartę. Ponieważ dokładnie tak robi Bóg, kiedy to Ty zawodzisz i grzeszysz. Amen. A druga rzecz, jeżeli obecnie Twoje serce się gotuje, ponieważ widzisz w Kościele coś, co twoim zdaniem nie powinno mieć miejsca. I gotujesz się, tam... No nie powinno mieć sensu, nie powinno mieć miejsca, jak to widzę. W pierwszej kolejności przemódl to. W pierwszej kolejności przemódl to. Pozwól Duchowi Świętemu, aby mówił przez Ciebie. Porozmawiaj o tym z Bogiem. A później umów się na herbatkę z zainteresowaną stroną. Umów się na spotkanie z liderem, z pastorem, jeśli trzeba. W atmosferze szacunku i Bożego pokoju przedyskutuj temat. Mając na względzie przede wszystkim dobro tej drugiej strony ku zbudowaniu. Bo jeżeli ty masz rację, załóżmy, ty masz rację, to możesz zainspirować drugą stronę. Jeżeli natomiast okaże się, że faktycznie po głębszym przedyskutowaniu tematu musisz odpuścić o tym, czegoś się nauczyłeś. Jeżeli będziemy tak podchodzić do tego tematu, zawsze będziemy zbudowani i zachęceni. Nasze relacje będą się umacniać i byle powiew, byle tam sytuacja, tak jak na tym ryneczku, nas nie wstrząśnie nami, ponieważ będziemy przygotowani na to, co jest ważne. Będziemy mogli się skupić na tym, co jest fundamentem, na dogmatach, na tym, że to Jezus jest Panem, że to przez Niego jest zbawienie. Słuchajcie, wierzymy, że Pismo Święte, Biblia, jest Słowem Bożym, nieomylnym, natchnionym przez Ducha Świętego i stanowi jedyną normę wiary i życia. Amen i kropka. W to wierzymy. I kolejne punkty, już nie chcę ich wszystkich wymieniać, które są z naszego wyznania wiary. To jest ważne. To jest ważne, słuchajcie. Wszystkie inne rzeczy niech nie służą ku kłótni, ale niech służą ku zbudowaniu i zachęcie. Na chwałę Chrystusowi.